Przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego.
A jakie były początki naszej szkoły? 1 września 1944 roku otwarto Polskie Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Europejskiego. W ciągu 75 lat czas zmienił oblicze naszej szkoły, nadając kształt zgodny z jego duchem, jedynego tego misji, magii tego miejsca, którego próby przekraczają nas znowu ma się 15-18 lat. Miasteczko śpi jeszcze, nakryte mgłą jak pierzynią. Godzina zaledwie światła. Nie wszyscy o tej porze wstają do pracy. Żyją to tylko ci, co muszą. Rzemieślnicy, sługi, uczniowie. Głos dzwonka z trudnością przybiera się przez mgłę. Dzieciaki z pośpiechem nadzwyczają i patrzą sobie ustnego rozkazu. Pychają do tej książki i zagrajają i odważają i przypowiadają jednocześnie na cały głos. Katechizm, gramatykę, deklamację łacińską, geografię. Dzwonek odzywa się to głośniej, bardzo głośno nawet jakby krzyczał na obrażam z gniewem i niecierpliwością. To znów ciszej. Nawet zupełnie cicho, jakby wysiłka głowy ustawa trzeba zapadł. Nie nosi się do szkoły podręczników. Nie wiem, po co, przecież mamy. Testy rozwiązuje się przy użyciu